I pierwszą rzeczą, którą robimy, wyciągamy te włosy i teraz patrzymy, ile ścięliśmy z długości. Z długości ścięliśmy tyle, tak? Tak jakby. I teraz tak, żeby one były wycieniowane, to musimy oszczyć co najmniej jedną część tego, co oszczyliśmy. Rozumiecie? No bo jak oszczyżysz tyle samo, to te włosy nie będą wycieniowane. Chodzi nam o wycieniowanie. Więc jak tu oszczyliśmy tyle, to musimy co najmniej tyle obciąć. I jak to robimy? Dwa razy tyle, dokładnie. Podciągamy to mniej więcej gdzieś będzie tyle, tak? I jazda. Wyczesujemy te włosy bardzo porządnie. Mhm. Tutaj w tym szczerzeniu chodzi o to, żeby było dobrze wyczesane. I tak, przeżegnaj się i jedziemy. I tutaj chodzi o to, żeby zrobić to szczerzenie na zasadzie takiego punkt cuttingu. Czyli najpierw jakby skracamy. A teraz jeszcze równamy, czy tu, patrzymy, czy to jest wszystko ok. I tu są w sumie dwie takie sekcje. I teraz wcinamy się głęboko. I wcinamy się jeszcze głębiej. Może tego na razie nie trenujcie? No nie, tak. No jak już mamy to do góry, to teraz przechodzimy na tą stronę i wyczesujemy ten bok trójkąta. Wyczesujemy ten bok trójkąta mocno. I patrzymy, co jest nierówno. I ścinamy. I znowu, z tej strony również wcinamy się. Czy tak? Jak się wcinamy, robimy to pod lekkim kątem. Czy tak? To jest to, co ja najbardziej lubię w strzyżeniu. Pikowanie. I potem zmieniamy stronę i kolejny bok. Podciągamy i tu już widzimy. Tutaj generalnie już jedynie trzeba nadać lekkości. Puszczamy. Co? Jest? Zobaczymy, co tu nam nie pasuje. Jakie długości nam nie pasują. Podciągamy te włosy do góry. Pomachaj głową tak delikatnie. Mocniej. Same się już. Gdzieś to się robi? Po prostu idą. Czyli po prostu są płynne. Idą z wiatrem. A jak pani na przykład chce, żeby te włosy były takie wyciągnięte na szczotkę i tak wykręcone, to jeszcze raz... No, można sobie tak? Po prostu wykręcać już potem. One będą, można sobie je czy na prostownicy, czy na lokówce. Mhm. One są lżejsze. Mhm. I przechodzimy do sekcji bocznej. Mój ten. I teraz musimy wyodrębnić tutaj. Musimy wyodrębnić tutaj przód. To, o czym ja wczoraj mówiłam trochę. Zobaczcie, u każdego ten top, czyli ta góra będzie w innym miejscu. Nie ma na to zasady. Wszystko zależy od kształtu głowy. I teraz zobaczcie. U Patrycji tu mniej więcej już widać. To nawet widać, że włosy rosną, widzicie, wyrastają w tą stronę,
a te włosy tak jakby samoistnie idą do góry. I w tym miejscu robimy przedziały, widzicie? I to samo robimy z drugiej strony. Czyli gdzieś w tym jest. I to jest u niej ten top. Tak, może jeszcze tutaj. Co damy tu? Trzeba popatrzeć, gdzie te włosy lepiej leżą. Czy one jak są opuszczone lepiej leżą, czy jak są wzięte do góry. To jest u niej, tutaj to jest sekcja grzywki, tak? U niej i każdy ma tą sekcję grzywki gdzie indziej. I to trzeba wziąć pod uwagę, bo bardzo często fryzjerzy wycinają zbyt głęboko grzywki albo zbyt wąsko. Trzeba po prostu, każdy ma tą grzywkę gdzie indziej, tą sekcję tej grzywki, tak? No i to sobie zbijamy w taki sposób, żeby nam nie przeszkadzało. I łączymy boki z tyłem. Nie płacz. Nie, tylko... Nie na nagraniu! Nie, ja nie będę płakać, bo mi się podoba, tylko czasami te dziewczyny zostawiają dłuższe przody. Ale nie w tej fryzurze. Nie, w layersach nie. Ale to... naprawdę... I teraz tak, najpierw wyznaczamy sobie tą długość, czyli kładziemy te włosy jak najbardziej na pelerynce i tylko... Zaznaczamy długość, to samo robimy z drugiej strony. I lecimy. I znowu lecimy trójkątami. Czyli zabieramy z tej sekcji gdzieś w połowie. Ona tu ma małą główkę. Czasem tych trójkątów trzeba zrobić 3, czasem 4, a to będą 2. Pyk. Tu gdzieś od tego momentu jak naj... tak jakby ściągamy te włosy do takiego trójkąta. Podnosimy je do góry i widzimy, co łączymy. I tu też robimy efekt takiego pędzla. Takie włosy, jak ona ma, cienkie, delikatne, zawsze tniemy na pędzel. I kolejny trójkąt. Zabieramy z tego, co było. Podnosimy do góry. No i tutaj już widać, gdzie trzeba. Trzeba nauczyć właśnie tego cięcia. Ona lalce się nauczy, no? Ona... Nauczysz się, spokojnie. Wszystko przyjdzie powoli, spokojnie, za chwilę zaczniesz szczyc, ale nie będziesz wiedziała kiedy. Nie, Edyta? I teraz tą sekcję za uchem przeciągamy. Edyska to tylko ma awersję do modelowania. I widzicie, to co zostaje... A można sobie ustać ta, o tak i sobie wyciągnąć tak? Tak, tutaj można, ciąć można, można, tak? Można. Nie można. No akurat, wiesz co, bo ty nagrywasz, to dlatego. Nawet bardziej prawidłowo by było. Widzicie? Możesz sobie dotknąć, Agnieszka, bo widzę, że chcesz. Ja nie lubię ten, w ogóle ten fakt, nie ten, rejsuję. Jak? Chcesz płakać? Nie będę płakała, bo mi się podoba. Dobra, i teraz robimy to samo z drugiej strony, dziewczyny. Sekcja z trójkąta. Stoimy z tej strony, podciągamy te włosy do góry, patrzymy, co tu trzeba ściąć i teraz to ma spaść. Dorównujemy tylko do tych najdłuższych z tej sekcji, ok? I znowu kolejny trójkącik. No i tu już widać, co trzeba ściąć. No i teraz można to wyczesać w tą stronę, albo tak jak Mirela powiedziała, przechodzimy sobie w tą, za uchem. Wybieramy
te włosy, ściągamy je do przodu, do przodu i patrzymy, co tu nam nie pasuje. Ogólnie musicie zwracać uwagę na to, żeby klientka zawsze miała proste nogi. No, Ania, tak. To tutaj... Ja wiem. Już jest ten, nie? Ale nie, bo to dużo, to naprawdę takie 3 mm i to robi taką różnicę, jak jest noga na nodze, że głowa mała. Prostuj się. Dobra. Panie? Mhm. No i teraz front. W pierwszym rzędzie musimy połączyć to z tym, a dopiero na końcu zrobić grzywę kurtynową. I jak to robimy? Wybieramy sobie trójkąt z tej sekcji, która była już strzyżona na trójkąta, tak? To jedno ramię, tak? I do środka. Czyli robimy drugi trójkąt. Tak. Kolejny. Tak, kolejny trójkąt na przodzie. Tutaj chodzi o to, żeby wyznacznikiem tego kąta w trójkącie był nos. Okay? Wyciągamy to do góry. No i to strzyżemy. Równamy, łączymy. To się wydaje takie, Boże, tyle mam ściąć. Dlatego ja się zawsze miałam problem, a to trzeba po prostu ściąć. Po prostu coś będzie za krótko, tak? Przeciągamy to ramię tutaj. Na prosto te włosy, które... Te, które nam tu opadły, nie stresujemy się nimi, bo tu będzie i tak grzywka. Tu chodzi o połączenie boków. I znowu, do jednego ramienia, do drugiego i do trzeciego.